w młynku nie ma krętu. Bardzo często jak ktoś sam rozbiera, to potem sugerując się tym otworem skręca ten młynek, a on tu musi pracować, on jest na sprężynie pod spodem, tu na gumowym uchwycie, no on wibruje. Gdyby on był tak sztywno, tak jak tutaj skręcony, no to cały ekspres te wibracje przejmuje. Tu, nie można, to ma chodzić, to ma pracować.